Co? Ale czemu strzeliłeś? Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Czy widzieliście tę lamę? Chyba w ogóle nie ogarnąłem, że już gramy, nie? Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami kolejny epizod z Enter the Gungeon po update'cie, który nazywał się Supply Drop. Moi drodzy, ostatnio mówiłem, że zagram pilotem i wybrałem Marine, także fajna lama była, przyznaję, więc teraz, mówiąc, że zagramy Marine, zagramy pilotem. Dzisiaj będziemy grali Marine, jak widzicie. O, Marine zagramy dzisiaj. Tak, mamy 5 halucynów, za 5 halucynów raczej nic fajnego nie kupimy, z tego co się orientuję. Mówiliście mi, że ten dziwny NPC, ten dodatkowy NPC pojawia się od czasu do czasu w wyłomie. To karburator pewnie, tak, dobra, cały czas jeszcze karburatora muszę ciuknąć. Więc lecimy, moi drodzy, bo jestem ciekawy, co tam dalej w tym Supply Drop Update, że tak powiem, uda się odkryć więcej. Ale jeszcze się przejdę, sprawdzę, czy rzeczywiście nic nie mogę sobie jeszcze nabyć. Opaska na oko to jest 8, 7 i 7. Czyli muszę przynajmniej mieć 7, żeby cokolwiek odblokować. Co za masakra. Lećmy! Gram od początku, bo cholera wie, w którym momencie dojdzie coś nowego. Może tym razem cały ten Cthulhu, zwany Ciulu, mnie nie zabije. Tak w ogóle. Taki ciekawy wątek powinienem poruszyć. Otóż wielu z was na pewno zastanawia się, jak tak naprawdę powinno się czytać Cthulhu. Ja wiem, że to jest zawsze taki kontrowersyjny temat, nawet bym powiedział trochę. Natomiast ja wyczytałem jedną mądrą rzecz gdzieś w którymś momencie w pewnym serwisie. Otóż prawda jest taka, że nie mamy pojęcia, jak wymawia się to imię, ponieważ ono było wymawiane przez jakąś starożytną rasę i człowiek nie jest w stanie tego w żaden sposób powtórzyć. Więc czy to jest Cthulhu, czy to jest Ciulu, czy to jest Cthulhu, Cthulhu, jakkolwiek, i tak to nie będzie poprawna wymowa, ale z tego co wyczytałem, najbardziej poprawną wymową ze wszystkich jest po prostu czytanie tego jako Cthulhu, po prostu. Jak macie jakieś inne doświadczenia z tym słowem, z tym imieniem, możecie mi dać znać w komentarzach. Jestem ciekaw, czy spotkaliście się z innymi formami bardzo popularnymi tego imienia. Dobra, a my się skupimy w tym momencie na razie na grze, zanim nas będzie Cthulhu Ciulu atakował. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie nas... Nie przydzwoni nam dzwoneczkami! Na razie muszę likwidować książki. O! W ostatniej chwili. Gin! Dobrze, jeszcze nie koniec. Jeszcze jest jakaś sokowiruwa czerwona. Raczej pociskowiruwa w tym przypadku. Strasznie dużo tych pocisków tutaj się nagle generuje, jak widzicie. Dużo pocisków, dużo wrogów. Na szczęście jeszcze ani razu w łeb nie dostałem. Mam ten bonus, że będę mógł rzeczywiście pobawić się czym? Kluczami. Będę miał, mam za friko otwieranie kluczy, otwieranie kłódek. Oczywiście z pewną szansą, tak, że mi się nie uda. Ale moim zdaniem właśnie to jest najciekawsza postać pod tym kątem. Znaczy, te postacie ogólnie są fajnie zbalansowane i fajnie i urozmaicone. Pytaliście mnie w komentarzach, czy mam zamiar odblokować te sekretne postacie. Co to jest? Poczekaj, zaraz wrócę. Gąbka! Nie znam czegoś takiego jak gąbka. Nie znam czegoś takiego jak ciemne okulary. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie ma tu żadnego innego przejścia. Dobra, mam w razie czego jeszcze kluczyk. No właśnie, mówicie też w komentarzach, Staszek, dobrą techniką jest kupowanie jak największej liczby przynajmniej kluczy i jeszcze ewentualnie ślepaków najwcześniej w grze, bo są najtańsze. Potem każdy ten przedmiot coraz droższy jest. Się z tym zgadzam. Ale wracając do wątku poprzedniego, w którym nie wiem nawet co było. O, dostałem beczką. Dostałem z beczki. No dobra, przyznaję, zapomniałem co mówiłem na początku. Chyba jednak muszę kończyć wątki, bo potem one mi ulatują. Zaraz pewnie sobie przypomnę, o czym mówiłem. Coś o tym, co pisaliście pewnie w komentarzach też. No kurna. Ja żem tam mówił. Już wiem, dobra, przypomniało mi się, musiałem się chwilę zastanowić o dodatkowych postaciach. Bo pytaliście mnie, najbardziej podstawowe, to nie będę tego brał na razie. Albo otworzę go z mojego itemu. O, udało się, świetnie. Ło! Widzę przedmioty, proszę bardzo. Obrzyn oraz pół serduszka. To jest podstawowa broń skazanej, chyba ona tak się nazywa, nie?
Dobra, więc skończę ten wątek, bo za trzecim razem znowu może nie skończę, i to będzie problem. Nie mam zamiaru odkrywać sekretnych postaci, znaczy inaczej, ja sobie lubię grać w Enter the Gungeon właśnie w ten sposób, że sobie po prostu pogrywam, tak? Czyli siadam, gram na luzie, bez żadnego spinania się, że muszę coś odkrywać, zaliczać, jakieś dziwne rzeczy. Odznaka, pradawny ślepak i widły. Mówicie, Staszek, zawsze jak jest pradawny ślepak, to go bierz, tylko tutaj to cokolwiek tu kupuję, to prawdopodobnie kupuję to razem z klątwą. Ale kupię. Eskomunikuję naboje. Nie wiem, co to robi. Wiem, że mam klątwę narzuconą. Ale teraz chcę sprawdzić, co to robi, bo mówiliście, Staszek, bierz to. W przeciwieństwie do zwykłych ślepaków ze starego ślepaka można korzystać wielokrotnie. O! Aha! W taki sposób. Budzi strach zakonu prawdziwej Givery, anatema dla każdej broni. Czy to faktycznie się zgadza? Jakimś cudem pradawny ślepak mam, czyli co, mogę go używać wielokrotnie? Aha, ale jest to przedmiot, rozumiem, tak? Zaraz, czekajcie, jak się zmieniało tutaj? Jak się przedmiot zmieniało, ej? Okej, dobra, pradawny ślepak, to jest rzeczywiście, to jest przedmiot do użycia, okej. Czyli teraz mogę go używać i on... Nieskończenie będę mógł wiele razy pewnie wykorzystać pieprznięcie ze ślepaka. Okej, spoko. No, więc jakoś nie będę się spinał, żeby odblokowywać te sekretne postaci, bo wiem, że tu jest jakiś, kurczę, nabój w pelerynce i tak dalej. I jeszcze jest chyba ten jakiś telewizorek, coś w tym stylu, nie wiem. Wiem, że są. Fajnie byłoby je odkryć, ale z tego, co widziałem... O, to nie jest takie proste. Teoretycznie. Nie wiem, czy będę... Może jakimś cudem, może kiedyś mi się uda. O, to. Znajdę jakiegoś ślepaka z pelerynką, to może faktycznie się nim zainteresuje. Bo słyszałem, że żeby go tam... Coś trzeba będzie... O, kluczyk, świetnie. Że trzeba będzie po prostu, jak zobaczysz ślepaka z... nabojaka z pelerynką, to po prostu... nie zabijaj go. Zabij wszystkich oprócz niego, tak? I w ten sposób może... coś się zmienić. Znaczy, możesz po prostu odblokować tę postać. O! Ty wielki karakańcu. Fajnie byłoby trafić na kamuratora, powiem szczerze, żeby zaliczyć w końcu ten quest, dostać halucyny. Byłoby miło, przyznaję. Dobra, zostawimy sobie to może na walkę z bossem. Chyba podstawową bronią jestem w stanie tak sobie poradzić. Bum. 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 Proszę bardzo, jakie perfekcyjne strzały. Ło! Mamy też nieperfekcyjne... Aaaa! Dziadyga. Ło! No, jak mnie strafił. Bez przesady. Wypadł. Głupie dziady. Już mam dwa serducha. Niech ich szlak trafi. Skrzynka? Nie. Uhu! O, bym się nadział znowu. Wypadł. Chciałem obrócić stół, który był już obrócony. Nice. Tak też można. Co my tu mamy? Aha. Okej, zaraz pewnie ten wielki koleś tu pewnie się pojawi, jak znam życie. On chyba zazwyczaj tu się pojawiał. Czy nie? Czyli po prostu dużo nabojaków. Podstawowych nabojaków. Gin! Okej, taka ekipa. A macie! Z obrzyna! A masz! Chyba średnio trafiłem. A masz! I proszę bardzo, w nagrodę dostałem jeszcze amunicję! Bardzo ładnie. I zobaczcie. Ej, mamy dwa klucze! I jest woda, ej! To jest dobry pomysł. To w takim wypadku możemy spróbować wejść do ścieków. Ej, dawno nie byliśmy w ściekach. Możemy spróbować tego dokonać. Jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem... Jeszcze gdzieś musi być sala z... skrzynią. No właśnie, o Jezu, druga podstawowa skrzynia. Dobra, poczekajcie, czyli teraz tak, tu. Hoi, oh yeah, raczej sreła niż jeła. Okej. I co? No i widzicie, tym razem śmieci są. Zwykłe. Okej. Czyli jest jakaś szansa na zdobycie śmiecia, które za nami biega. Ale czasami śmieci są po prostu takie, o, że są zwykłe. I nic więcej z tym zrobić się nie da. No dobra, spoko. Czy następnym razem, jak go trafię, będę cały czas niszczył skrzynki, żeby ten koleś jakoś go rozbudować, bo widzę, że on tam się nawarstwił. Im więcej śmieci zdobyłem, tym no chyba potężniejszy się staje ten nasz kompan. Czyli co? Czyli teraz idziemy walczyć z bossem.
Zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Biorę do ręki obrzyn. Kogo mamy? Mamy... Okej, okay, panów braciaków. Kliknąłem pustaka ze stracha. Nie wiem, czy łatwiej jest jednak... A macie tam mordę jeża. Dobra, muszę zmienić. Shit, pradawny ślepak się włączył, dobrze. Teraz pytanie brzmi, czy... No nie, no! Co? Okej, włączyłem pradawnego ślepaka. Chyba mi dzisiaj średnio idzie z tym posem. Możdy, mordę. Powiem wam szczerze, średnio mi idzie. Strasznie jakoś daje się zrobić w jajo. W ogóle ten obrzyn, to jak za daleko stoję, to w ogóle nie daje... Nie daje obrażeń, jak za daleko napieprzam. Oh shit. Za dużo was tutaj. Shit! Fuck! Ile tutaj trzeba robić uników? Lama się żerzy! Ktoś czuje, że obrzyn nie jest dobrą bronią na tych bossów. Coś tak czuję. Bardzo delikatnie. Nie mam zamiaru jeszcze bawić się z małymi dziadami. Dobra. Musiałem znaleźć odpowiedni klawisz. Dostałem. O nie, no i co, pokona mnie pierwszy boss? Czy mnie pokona pierwszy boss? Pewnie tak będzie. Tak! Tra-la-la-la, siabada-bada, lama! No niestety. Chciałem pójść do ścieków, miałem wszystko, co do ścieków było potrzebne. Ale powiem wam szczerze, no nie pykło. Sądzę, że to oczywiście mój skill dzisiaj nie działa. Straciłem cztery razy dostałem. Dwa serca straciłem na walce z nabojakami. Z panami nabojakami. Rzeczywiście jest to trudniejsze niż mała Gatlinga dzisiaj, przynajmniej dla mnie. No dobra, no nie wyszło, nie pykło, co to jest? Co tu się dzieje, dlaczego, co? Nie. Nie bawimy cię w ten sposób, żebym ja na pierwszej komnacie stracił całe serce już? Przecież... Ja nie wiem, dlaczego? Dlaczego idzie mi dzisiaj tak słabo? Nie wiem, powiem wam szczerze, po prostu czuję, że jednak... Na lewym bumperze rolka jest dla mnie strasznie nieintuicyjna. Wolałbym mieć rolkę tutaj. Wiecie co? Ja chyba muszę przedefiniować sobie w końcu te klawisze. Dobra, zastosujemy teraz zmiany, teraz mam odwrotnie, teraz tutaj miał rolkę, o, i teraz moim zdaniem będzie to dla mnie może bardziej skuteczne. Co to? Co? A, się zapatrzyłem na niego, nie wiem, co tam w ogóle leciało. Widzieliście jakiś nabojak z kluczem? Pierwszy raz widziałem takiego przeciwnika. Czy to jest nowy przeciwnik z Supply Drop Update? Gdzie on się schował? Gdzie on jest? Gdzie on pobiegł? Czy trzeba było go ubić, zanim uciekł? W takim wypadku? Ej, ale fajne. Nie wiem, co to było, ale było dość interesujące. Przyznaję. Okej, okay, czyli prawdopodobnie jakbym go ubił, to wypadł bez niego klucz. Tak strzelam. To w ogóle dobre słowo, tak? Tak strzelam właśnie, że gdyby go ubić jako pierwszego, to może rzeczywiście zdobyłoby się klucz. Chyba, że musimy iść tam, gdzie pobiegł, bo on gdzieś pobiegł tutaj. Ale nie wiem, czy to o to chodzi. Gim głupia książko. Wszystko? To było szybkie. Okej. Głupie ślepaki na bojaki. Nie ślepaki na bojaki. No właśnie, ważne jest to, żeby mieć dobrze ustalony i mieć odruch robienia rolki. Ja nie mam tego odruchu. Przynajmniej nie na tamtym miejscu, szczególnie jak się... O, całe serduszko, to poczekamy z tym całym serduszkiem, jak znowu coś stracę. Nie mam odruchu robienia rolki. Niestety. Nie mam. O, proszę! Zobaczcie, ile serduszek. Wiecie co? Wejdę tam. Wejdę tam, zobaczę, co jest. W środku, dzień dobry. Co my tu mamy? Ło! Haha! Bullet! Pół serduszka. Mamy dużo serduszek tu porozrzucanych w ogóle. Lubię tę broń. Mimo wszystko lubię tę broń, ona jest śmieszna. To jest ta, co robi bullet? Tak. Dobra, to jest dokładnie ta. Fajna jest, mi się podoba. Lubię, jak tak gada do mnie. Taka półautomatyczna chyba.
O, świetnie. To lubię w niej. Naprawdę lubię. Lubię buletować. Buletem. Ło! Teraz się okaże, że ja odruchowo będę jednak klikał mapę teraz, bo sobie przestawiłem mapę. Bumper ze Striggera. Dobra, poszło. Okej, oj! Ło! Aha, dobra, ten jest z drugiej strony, jest ten kupiec. Trzeba gdzieś znaleźć tutaj przejście obok. Jakieś obejście. To jest coś nowego! Ło! Co to jest? Co to za dziad? Macha jakimiś... Wow, pociskowy ten. Jak on się nazywa? Jakaś kolczuga? Nie, nie kolczuga, kolczuga to jest typ zbroi. To jest jakiś... Jak to nazwać? Nie mam pojęcia. Koło jakieś, kurde, zębate. Też głupia nazwa. Muszę sobie wskazać... Jak się... Jakiś obuch! Kula z kolcami na łańcuchu normalnie. Z nabojów oczywiście. Pudło. Okej. Możesz się strzelać stamtąd. Gdzie jesteś? Tam jesteś. I centralnie w twarz. Jeszcze ktoś żyje? Ale to ciekawe. Cała seria buletów nie ubija jakby... Nie ubija nawet małego nabojaczka. To jest interesujące. Dobra, zaraz pójdziemy tam do sklepikarza, bo wiecie, że tam jest już przejście. Okej. Mamy miejsce, gdzie jest znowu ten. A, i tutaj w ogóle znowu jest woda, widzę. Nie będziemy tam strzelać, bo jest woda przy piecu. Kominku może bardziej. Zginął. O ty. Dobra. Tamten się wkurzył. What? Wow. Wow, co to strzela we mnie? Tam nic nie było już. A chyba ten dziwny typ takiego latającego. Aha, zniszczyłem, świetnie. Buletu robi jakieś dziwne akcje. Że strzela z niego jeszcze. Okej, zniszczyłem sobie wodę, ale wiem, że woda jeszcze była gdzieś tutaj chyba. Coś mi się wydaje, że gdzieś ją jeszcze tu widziałem, tylko mogła zostać coś zniszczona. Nie wiem, w którym to miejscu. W każdym razie idę do sklepikarza. Dzień dobry, panie sklepikarz. Co pan tutaj ma ciekawego? Ma pan pancerz? Jest też klucz. Gdzie co, biorę klucz. Tani jest klucz, to kupię, nie? Mały bombardier. O Jezu, to jest dobra broń, tylko trzeba ją długo ładować. Pół serduszka. Ale tu serduszek to w ogóle mam porozrzucanych jeszcze mnóstwo po tej planszy. Także spoko. Idziemy dalej. Idziemy, tu mamy dwa przejścia, to pójdźmy teraz na wschód. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj mamy bossmana, a na razie nie chcemy walczyć z bossmanem. Chociaż w sumie moglibyśmy pójść do bossmana i potem, wiecie, walczyć dalej, ale najczęściej najpierw clearuję cały stage. Zanim cokolwiek. Dobra. Teraz czas na ciebie, żeby cię zbuletować. Gin! Kurczę, synku mały. Dobra. Chociaż sobie zmienimy broń, żeby stawić się trochę na bossa. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Co to jest? Komando ognia! To wygląda jak coś mnieziemskiego. Hu. To wygląda jak broń, którą można robić rozpierduchę. Przetestujemy, zobaczymy w praniu. Jak to tam... Jak to działa. Ale może nie na tym dziadostwie. Na tych dwóch bardzo chętnie. Co się stało? Ło! Ale ma odrzut! Uuu, jak to leci dziwnie! Dobra, podoba mi się, to możemy zmienić na bullet. Bullet. Czasami wydaje mi się, że on mówi kotlet. Ale to może już moje spaczenie. Dobra. No to jeszcze tu jest jedno miejsce. Cały czas zobaczcie, a teraz mam dwa serca leżące na ziemi. Ni cholery mi nie jest potrzebne na razie. Ale wiecie, po bossie może być potrzebne, jeżeli bossa przeżyje. To jest bardzo ważny warunek. Bullet. O, zaczynam strzelać w momencie, kiedy jeszcze ściana była, więc fajnie. Wszystko? Dobrze, jeszcze jest. Jakieś takie rozległe te dziadostwa są. Okej. No to teraz muszę otworzyć wytrychem. Oczywiście mi wyszło. Okej, będzie to żywe? Tak! Kolejny raz mamy, dobra, mamy kompana ze złomu. Okej, spoko loko, foko moko roko. Dobra, no to idziemy walczyć z bossem.
Użyjemy do tego oczywiście, przeładujemy sobie to, użyjemy sobie oczywiście... komando! Z kim będziemy walczyć? Pewnie z Mewą Gatlinga. Nie! Zemsta będzie teraz słodka! Yes, yes! Ej, to jest fajne! To jest fajne, bo teraz mogę... Ło! Mogę stać bardzo daleko, a to i tak poleci do celu! Ej, to jest mega! Powiem szczerze, to jest bardzo fajny bonus! Jednego już zniszczyłem, proszę bardzo! Czyżbym teraz mógł taką bronią pokonać bez problemu panów na bi... Tak! Pokonałem bliźniaków bez żadnej straty! Uhu! No i mistrzostwo, kurna jego mać świata! Proszę bardzo! Ta broń jest genialna! Co jeszcze zdobyłem? O Jezu, ile mam serc! Zdobyłem też zaklęty łuk, który pozwala mi pewnie na swoją stronę przenieść... przenieść tak... zauroczyć przeciwnika. Mam na tej planszy, moi drodzy, nie to wszedłem tutaj, chciałem wejść tu. Leży tutaj 3 sztuki serca leżą i żadna z nich nie jest mi potrzebna. Świetny, czy mogę to wymienić na coś? Te serduszko mogę wymienić na coś fajniejszego? O kurde. No dobra, mam fajne bronie w takim wypadku. Idziemy! O, jestem bardziej optymistycznie nastawiony, ale teraz mówicie, Staszek, jak masz jeszcze jakieś ślepaki, postrzelaj nimi w miejscu, gdzie jest winda, bo może odkryjesz sekret. I postrzelaj jeszcze w miejscu, gdzie była skrzynia, bo też jest możliwość, że w tym miejscu będzie coś jeszcze. To sprawdźmy. Postrzelimy jeszcze tutaj. No niestety nie. Nie było ani w jednym, ani w drugim. Jeszcze oczywiście zostaje... zostaje jeszcze to miejsce, ale już to tniutniam. Sprawdziłem, w dwóch miejscach nie było. I tylko teraz tak, jak tu wrócić do tego miejsca? Nie da się? Wrócić do miejsca, z którego przyszedłem, ale chyba się nie da. A zatem, moi drodzy, lecimy na piętro numer 2! Ha, ha, ha! Piętro numer 2 będzie grane. W takim wypadku... Komora druga! Właściwy Loch Giver. No dobra, postrzelamy sobie teraz zauroczonym. Oczywiście pomyliłem klawisz teraz. Co się dzieje? Czemu nie mogę strzelać? Aha, bo trzeba było, jasne, już rozumiem. Co? Ale czemu strzeliłeś? Co się dzieje? Co się dzieje w ogóle? Czy widzieliście tę lamę? Chyba w ogóle nie ogarnąłem, że już gramy, nie? Okej, tego zabiłem gościa. Okej, weźcie się sami zabijajcie. Mieliście to zrobić. Czym on mnie trafił? Czyli na gość nie ma friendly fire, nawet jeżeli... Nie ma friendly fire'a, nawet jeżeli, kurczę, strzeli we mnie. Jak strzeli we mnie, to dalej mnie trafia. Bijcie się, bijcie się. O, nie przekształciło go? To tu zresztą nie zawsze działa. No dobra, ja to się bawię oczywiście teraz, ale muszę uważać, bo ta zabawa może skończyć się tragicznie, biorąc pod uwagę, że dobrze mi idzie. O, świetny strzał. Dobra. Okej, teraz nawzajem się mam nadzieję wykańczać. Do widzenia. To jest fajna broń. To jest broń, która tworzy rozpierduchę między nimi. Między tymi przeciwnikami. Sami się zabijają. Dobra, no lubię ją. Myślę, że no, naprawdę ją lubię. Okej, tam się będą wykańczać. Serio. Gień. Gień. Gień! Wow, wow, wow! Tu jeszcze jakiś koleś, to strasznie duża... Strasznie duża... Strasznie duża plansza. O, ja nie trafiłem. Pięknie, no miłość kwitnie! Dlaczego wyszedłem, kiedy on strzelał? Idealnie po prostu. No, idealnie. Gień. Jeszcze coś? Kostkolon głupi. A masz! Jeszcze żyjesz? No. Koniec? Kurde, pewnie jeszcze jeden jest, jak znam życie. Słoneczko? Jeszcze pan słoneczko. Dobra, panie słoneczko. Dosyć zabawy. Zginęło. Dobra, bo już tam zapłonęło oczywiście. No i na górze mamy przejście tajemne. To sobie już przyładujemy broń oczywiście. Zmienimy ją z powrotem na to. Mamy dojść do czegoś sekretnego, tylko nie ten... No już, ogień, przestań płonąć, bo ja chcę tam iść. Dziękuję. Co tu mamy? Aha! Co to było? Świątynia... Czy zrobisz to samo? Złóż w ofierze broń. Czy
Kurczę, chcę złożyć w jakie w ogóle mam bronie? Czy mogę tu coś złożyć? Nie no, nie chcę składać buleta. Może to kiedyś przyjdę, może znajdę jakąś słabą broń, to sobie ją tutaj położę. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj coś takiego jest. Mamy sklepikarza. I chyba widziałem skrzynkę pożerającą broń. Okej, dwie bronie dam i jedną mi odda. Dobra, proca. Mikstura ołowianej skóry i jest też klucz. Mam dwa klucze w sumie. Połowa serduszka. Kupię, bo teraz ciężko u mnie z życiem, więc sobie kupiłem serce. Dobra, jest skrzynia, która pożera broń w razie czego. Wow, to teraz mogę w ogóle, żeby było ciekawiej, zrobić taki manewr, że spróbujemy gościa. Nie dało się. A jeszcze raz, o! I niech tamtego wykończy. Chyba, że się nie uda. A tamten w ogóle skrył się za fotelem. Za stołem. Ale go ładnie zesnajpiłem. Kurde, ten koleś to jest odporny teraz. Dobra, chyba go rzeczywiście dobijemy tym. Dobij, bo on teraz będzie strzelał. Dobra, poszło. Okej. No, powiem szczerze, teraz można się trochę pobawić rzeczywiście. Dobra, napijamy oczywiście łuk. Kurczę. Jak on tam się nazywał? Czyli to jest łuk? Kupida! Okej, niech sami się powykańczają. Ło! Tam nikogo nie było. Ej, to jest śmieszne! To broń naprawdę można zrobić fajne akcje, jak widzicie. Miłość kwitnie wśród nabojaków, naprawdę. Jak na walentynki, normalnie. Ło! O! Można go przejąć tak, żeby właśnie we mnie nie strzelał? Można go tak... O, obróciłem go, że tak powiem, przeciw niego. Gin! Nie będzie we mnie teraz strzelało, dalej będzie we mnie strzelało skubaństwo. Dobra, wiecie co? Trzeba go będzie wykończyć w takim wypadku, może buletami. A masz! Kurde, jak się utrzymuje skubany. A, się jeszcze przeładowuje broń, bez sensu. Gin! Głupia! Dobra, zginął? Jeszcze żyje? Wiedziałem, że dostanę. Jaki on jest odporny! Oj, no pomyliłem klawisz chyba. Oj, nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. A bo on cały czas jest... Jasne, on cały czas jest, kurna... O, Jesus! Ja chcę stąd iść! Fuck! On cały czas został... O Jezus Maria, on cały czas jest przecież... upgrade'owany tym typem. Gdzie ten typ jest? Który go tutaj buzuje. Gin! No wreszcie. Dobra, nie ma to tamto, bo widzę, że mam jedno serce, jest tragicznie. Za bardzo się bawię. No nie! Boże, ja nie potrafię uciekać od pocisków, naprawdę. Takie gówno mnie tak niszczy i tak miażdży, naprawdę. Czy mogę dostać serce? Dziękuję. O, jest akurat serce, ja nie wiedziałem, że dostanę go. Okej, dobra. Powiem wam szczerze, robi się interesujące. Myślałem, że to będzie, wiecie, jeden z najlepszych ranów teraz, jak udało mi się ubić nabojaka i tak dalej. Udało mi się ubić bossa. To się okaże, że może niekoniecznie. Tego ducha się nie da chyba, kurczę, na siebie, na swoją stronę przestawić. Ło, kost kolon. O, nio. Chyba cię pojednało. Za dużo ich tu. Nie wiem, co we mnie strzela. Dobra. Znowu pół serca. Coś mi się wydaje, że nie dożyjemy. Wiecie co, chyba nie dożyjemy, więc trzeba zacząć bawić się już konkretnie. Nie dożyjemy. A masz! Dobra. Nie dożyjemy, jak znam życie, następnego poziomu. Nie wiem, dlaczego uciekam, bo tam chyba widziałem drugiego gościa. Zaraz spadnę i będzie po krzyku. Nie, tamten koleś jest daleko. Proszę bardzo. W ogóle fajny pokój. Śmieszny pokój. Kurna. Ciągle musi to polecieć gdzieś w cholerę i nie trafić tam, gdzie trzeba. Zostało mi 5 nabojów. Dobra, zostawiam to w takim wypadku. Czas na bullet. To było celne. Dobra, zginął. O rany. No dobra, powiem szczerze, jest jednie ciekawie, biorąc pod uwagę to, że zaraz pewnie będzie po mnie. Ale przynajmniej było ciekawie. Przynajmniej coś się działo.
Ja oczywiście zapomniałem, jak używać. Tutaj jest. Właśnie, cały czas jeszcze coś mnożoną skrzynkę. Kurczę, no widzicie? 3 serca w poprzednim, a kiedy mi są teraz potrzebne, nie ma żadnego. Oho. Jasne. Tak. To co, moi drodzy, to jest nasza ostateczna plansza, w której przegrywamy? Czy jednak się uda jeszcze? Jakimś cudem jeszcze żyję. Ale to jest już życie na krawędzi. W sumie mam... Poczekajcie, bo mam dużo... Mam dużo kasy. Może przedłużyć twoje życie. To była tarczka? Czy była tu tarczka? Kurna, nie było tarczki? Ale jest amunicja w razie czego. Będzie można amunicję sobie dodać do tego, do wyrzutni rakiet. Jak ja mam pokonać bossa z połową serca? Powiedzcie. Jak ja mam tego doko... Dziękuję. Dokonać. No gin, strzelaj! Gin, strzelaj! Zginęło dziadostwo. O matko. Dobra, patrzę jak to strzela. Uuu! Prawie było po mnie. Dobra, przeszedłem. Jestem chyba koło skrzynki. Dobra. Co to jest? Co? Wymiatacz totalnie wymiata? Okej, okay, jakieś białe pociski? Wymiatacz totalnie wymiata. Jak? Czy to jest przypadkiem jakiś koleś na deskorolce? Czy to jest znowu jakiś nawiązanie do jakiejś gry może? W takim wypadku? Zobaczmy, co to robi w ogóle. Co to jest wymiatacz? Standardowy granatnik rakietowy pojemność 4. Aktywne przeładowania mają swoje korzyści dla złych kolesi i latek. I lasek. Aktywne przeładowania mają swoje korzyści dla złych kolesi i lasek? What? Nie rozumiem, ale zobaczymy. Moje ostatnie chwile w tej grze, akurat w tym przypadku, mogą się zakończyć tragicznie. Więc zobaczmy. Zobaczmy, może uda mi się postrzelać tą bronią, zanim zginę. Oż ty, mordy, ile tego tu jest. O, o. Tak jest! Tak, myślałem, że tak to się skończy, ale nie sądziłem, że aż w taki lamerski sposób. Jakim cudem to coś mnie trafiło, skoro schowałem się za ścianą? Ale lama, Boże. No widzicie, czyli... jakby pierwszy poziom może iść mistrzowsko, ale od razu w drugim poziomie pojawia się... pojawia się super lama. Ja nie wiem, jak ja tego dokonam. Chyba dlatego, że zacząłem, no, bawiłem się tą bronią, tak? Za długo bawiłem się z tym... z tą trumną. Tam najwięcej straciłem. Powinienem bawić się... Nie powinienem się bawić, powinienem po prostu działać, niszczyć, strzelać. A ja po prostu się pobawiłem, chciałem się pobawić i widzicie, jaki jest tego efekt. Czyli nie warto bawić się w Ender Dragon. Znaczy warto się bawić, bo ja podchodzę do tego na lajcie. Nie żeby, kurczę, za każdym razem zabijać przeszłość i dochodzić do pewnego poziomu. Mimo wszystko, jak wam się to podobało, co widzieliście dzisiaj na ekranach swych, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, przepraszam, i bądźcie na bieżąco, jak zawsze. A ja jeszcze być może w przyszłości wrócę do kolejnego odcinka z Enter the Gungeon. Ten przebieg był całkiem ciekawy, interesujący, powiem wam szczerze, fajny. Nie do końca poznałem broń na desce. Nie, to nie jest koleś, to rzeczywiście jakiś gnat, który po prostu jest na deskorolce. Nie mam pojęcia, dlaczego on jest na deskorolce. Wyrzutnia rakiet moim zdaniem była świetna, dzięki niej udało mi się pokonać bossa bez problemu. To był prawdziwy boss killer, mogłem tym rzeczywiście coś ugrać, no ale... cóż, wyszło jak zwykle. Dziękuję wam bardzo, wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ender the Gungeon już niebawem. Cześć!